Cześć. Dzisiaj odcinek z Fendem 716 i nawigacją AG Open GPS. Robimy mały update, znaczy robię mały update z portów USB.com na UDP. Przy okazji wlatuje moduł Pandy, czyli anteny GPS skolerowanej bezpośrednio z GPS-em. No i porządki z kablami. Tak, wiązki mam już polutowane, popodłączane. Teraz czas je poukładać. Tutaj postaram się kabelki wcisnąć pod ten torożek. On tam ma miejsce, więc będzie ładnie to szło. No i tu słupkiem do góry, tu będą wychodziły. Tu mamy moduł LTE. Za nim mamy hub. No i na górze tablecik. Ten tablet akurat nie ma portu LAN, czy tam RJ45, także tutaj będzie szło komunikacja po Wi-Fi. Ten hub w takim przypadku nie jest potrzebny, ale że już no, chcę to przygotować na dłużej, no to od razu montuję hub, żeby został w ciągniku i w razie potrzeby no, będzie używany, tak? Dlaczego hub? Dlatego, że router ma tylko dwa wyjścia RJ. No i tak podłączymy puszkę z autosterem, podłączymy puszkę Pandy i jakbyśmy chcieli podłączyć wyświetlacz, czyli tablet, no to już nie mamy gdzie tego porobić. No tutaj leci po Wi-Fi. Także no, kabel nie jest potrzebny. No i niestety nie wszystko z nawigacją idzie zgodnie z planem. Tutaj już ładnie ułożone. Pokażę Wam ze środka, jak to wygląda za chwilę. Aplikacja odpalona, no i nie działał czujnik skrętu. Tutaj widać, dlaczego nie działał. Czujnik uszkodzony, wydruk, który był zamocowany w ten sposób, też jest uszkodzony. No i trzeba to przerobić. Korzystając z tego, że no jest jeszcze luty i do sezonu chwilka, postanowiłem zrobić to profesjonalnie. No i tutaj jest wyciągnięty sworzeń, łożysko. Teraz w tokarce mam śrubę, tak jakby prowadzącą, w której wywiercę dziurę. Skręcę to razem z tą śrubą, no i nawiercę tutaj dziurę. Wkręcę śrubę i do tej śruby będę mocował czujnik. Tylko nie RTY, bo RTY teraz są dosyć drogie. Udało mi się znaleźć czujnik jakiś inny. Już go tutaj testowałem i działa, więc zamontuję ten inny. No i tu przyjdzie później błotnik, więc zabezpieczy ten czujnik przed uszkodzeniem. Zostanie tylko kabel, który trzeba będzie tutaj ładnie upiąć pod osłonę i tam do środka kabiny. Pewnie taka sama operacja czeka mnie w 412. Tutaj w 412 też mam identyczne rozwiązanie jak tutaj. Być może nie będę teraz tego zmieniał, bo dopóki działa, niech działa, ale już się przygotuję na to, że w razie W trzeba będzie ten czujnik zamontować do zwrotnicy. No, największy problem właśnie stwarza to, że trzeba to zrobić osiowo, czyli no i tak jest fajnie, bo w sworzniu już jest dziura centralnie wywiercona. Jest tam gwint M12, tylko on nie jest do samego końca, więc trzeba śrubę stoczyć, w śrubie wywiercić dziurę centralnie, no i to przymierzyć i tak jakby centralnie wywiercić dziurę tutaj w moście, tak, no bo zwrotnica się obraca. No myślę, że takie rozwiązanie przypomina bardziej rozwiązania fabryczne i powinno to trzymać dłużej. No i tutaj udało mi się kabelki ładnie ułożyć.
To jest puszka od autosteru. Tam to jest puszka pandy. Czyli no, tam jest moduł od GPS-u i żyroskop, który jest skolerowany bezpośrednio z anteną, antena na dachu. Router, modem właściwie LTE z routerem Wi-Fi i tam za routerem mamy switch, jakby był potrzebny, od razu zamontowany. I w tej chwili tablet mam wyjęty, no bo tam sprawdzałem czujnik skrętu. Tu zostało mi do poprawy jeszcze mocowanie silnika, ponieważ w wydruku urwały się uszy. I na razie mamy tak zabezpieczone tylko, żeby silnik nie latał bezwładnościowo, pospinany na trytki, na taśmę. Ale muszę to przerobić, tym razem chyba już na stal, znaczy do tej płyty tutaj, tej, nieładnie tak palcami pokazywać, do tej płyty stalowej dorobię po prostu uszy i ten zatrzask, w który zapinał i zwalniał, będzie już miał mocowania na pewno pewniejsze niż wydruk 3D. O, jak wszystko widać teraz. Ciągnik po Wi-Fi podpięty z nawigacją, no, z tabletu, ikonki zielone, czyli działa, no i fajnie. Trochę już jeździłem na tym Wi-Fi, powiem, że nie rozłącza, także jest ok. No i tutaj w tokaretce mam zamocowany ten stworzeń. Już wkręciłem tą obtoczoną śrubę, teraz zostało mi wywiercić w niej dziurkę, która będzie później prowadziło wiertło, żeby no, nawiercić dziurę w moście. Trochę zabawy z tym jest, bo musi być wszystko dosyć precyzyjnie wykonane. Wiadomo, jak jedną taką śrubę wyprodukuję, to już w następnym ciągniku to będzie przyjemność po prostu. Nawet na dobrą sprawę nie trzeba wyciągać stworznia, tylko wkręcić śrubkę, wywiercić dziurkę i dopiero wyjąć stworzeń, żeby pozbyć się opiłków z nad stworznia, żeby nie uszkodzić łożyska.